Cześć, siemano. Cześć. Witamy na kolejnej podróży. A dzisiaj witamy z Sudet, a dokładnie z masywu Śnieżnika, gdzie idziemy zdobyć najwyższy jego szczyt, czyli Śnieżnik o wysokości 1423 metry. Nad poziomem morza oczywiście zalicza się do Korony Gór Polski, a swoją podróż zaczynamy z Międzygórza, gdzie znajduje się stara skocznia. I idziemy, zapraszamy do oglądania. Mamy taki rozjazd. Tu jest strzałka, a tutaj pany hałasują, a tu Julia robi zdjęcie. Znak, idziemy tu pod górę, w tą stronę. Znowu przebijamy się przez szutrową trasę. Pod górę oczywiście. I właśnie po 2 godzinach w dystansie 4 km 200 metrów dochodzimy do pierwszego punktu. Jest tu schronisko. Śnieżnik, 30 minut. W tym schronisku wypita kawka, zjedzony słodziutki naleśnik. Po batoniku zasłodziliśmy się. Deficyt kaloryczny uzupełniony, można iść dalej. Jak widać na drzewie, do schroniska szliśmy czerwonym szlakiem, a od schroniska idzie już zielony. Jest cel dzisiejszej podróży. Szczyt tej górki i wieża. To malutka górka taka. Za nami takie widoki. No to siemano, witamy już na szczycie kolejnej Korony Gór Polski. Jest to nasza 12 na Śnieżniku. 1423 metry. 6. 6. O proszę. W internecie podawali inaczej. Góra dobra, niech będzie góra urosła, nowe pomiary, wiadomo, lepsze przyrządy. Ale mamy właśnie szczyt, zdobyliśmy na... No to idziemy. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i komentowania naszego kanału na podróżach. A jeśli nie chcecie przegapić następnych odcinków, kliknijcie w dzwoneczek. I jak widać, dochodzimy do parkingu. Parking pod skocznią, niedaleko Międzygórza. Całą trasę zajęła nam prawie 12 km, 5 godzin 12 minut.
żeby wejść na śnieżnik z tej strony. Nie było łatwo, ale nie było jakoś ciężko.